Wyobraź sobie, że jesteś krwiożerczym wampirem. Tak. Czyjej krwi nigdy w życiu nie chciałbyś się napić? Dlaczego? Wręcz przeciwnie, nie, chyba bym nie wypił takich osób, które mają w sobie już tyle substancji oszałamiających ich organizm, by cię mogło odurzyć. Że one by spowodowały, że i tak już bym z tego nic nie pamiętał, także na pewno bym to omijał. Na pewno bym szukał między osobami, które mają dużo dobrej energii.